Masa naszego mózgu stanowi 2% masy całego naszego ciała. Jednak zużywa on aż 20% energii produkowanej przez nasz organizm. Nasz mózg jest w stanie przetworzyć 100 megabajtów informacji w ciągu zaledwie jednej sekundy. Dlaczego tak doskonale i wydajnie działający organ tak często nas zawodzi? Gdy zapominamy imienia świeżo poznanego kolegi, gdy zapominamy fragmentu mowy, który jeszcze przed chwilą moglibyśmy z łatwością wyrecytować, gdy zapominamy, gdzie, ba, na którym piętrze zostawiliśmy nasz samochód na parkingu. Dlaczego jednocześnie pamiętamy wiele wspomnień, o których chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć? Podczas dzisiejszego warsztatu chciałem odpowiedzieć wam na pytania. Jak działa nasza pamięć? Dlaczego mózg w niektórych sytuacjach nas zawodzi? Jak temu przeciwdziałać? Powiem również, jak uczynić swoje zapamiętywanie efektywniejszym oraz wreszcie powiem, dlaczego zdecydowałem się nauczyć dat urodzin 150 znajomych. Nasz mózg osiąga maksymalną wydajność w wieku 16 lat. Ta wydajność utrzymuje się na najwyższym poziomie do wieku lat 105. Ale oczywiście odpowiednimi ćwiczeniami możemy to wydłużyć. Mam do was pewne pytanie. Kto z was pamięta, ma jakieś wspomnienia sprzed momentu, w którym ukończył 15 lat? O, widzę niektórzy miny. Stary, ja nie pamiętam, co wczoraj wieczorem się działo, a ty pytasz 15 lat wstecz. Spoko. A kto pamięta sprzed momentu ukończenia 10 lat? Nadal sporo osób. A sprzed momentu ukończenia 5 lat? Wow. Teoria mówi, że do momentu ukończenia 5 roku życia nasz mózg nie jest zdolny do zapisywania wspomnień. Ale jak widać, jest to tylko teoria. Więc wspólnym mianownikiem wszystkich faz, czy jesteśmy już po 16 roku życia, czy po 25, jak doskonała nie byłaby nasza pamięć, zawsze jest jeden wspólny mianownik. Jest ona zawodna. Zapominamy. Chciałem wam powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mózg nas zawodzi? Po pierwsze, mózg nie jest przystosowany do zapamiętywania suchych informacji. Aby wam to lepiej zilustrować, przygotowałem slajd. Chciałbym, abyście po jego zobaczeniu zastanowili się, jakie emocje w was wzbudza, jakie obrazy przychodzą wam na myśl, kiedy go zobaczycie, jakie wspomnienia uruchamia wam w waszym mózgu. Gotowi? ...295 024. Być może dla miłośnika nauk matematycznych ten widok wzbudza pewnego rodzaju ekscytację, czy nawet podniecenie. Być może u kogoś, kto miał w szkole problemy z matematyką, wzbudza lekki niepokój, ale u znacznej większości społeczeństwa stosunek do tej liczby jest raczej obojętny. Trudno powiedzieć, żeby wzbudzała jakieś niesamowite obrazy w naszej głowie, pobudzała niesamowite emocje. I trudno by było powiedzieć, czym różni się ta liczba od liczby na przykład 295 025. Po drugie, nie ma ona zbyt dużego odniesienia do rzeczywistości. Rzadko w życiu wykorzystujemy tę konkretną liczbę. Dla porównania, było sporo o historiach dzisiaj i wczoraj, także mam dla was również historię z mojego życia. Już w wieku 15 lat bardzo lubiłem przełamywać swoją strefę komfortu. Nie wiedziałem w zasadzie, co to jest strefa komfortu jeszcze wtedy, ale lubiłem robić rzeczy, których inni się bali. I spotkałem wtedy pewną koleżankę, która ładnie wyglądała i fajnie się nam rozmawiało, bardzo sympatycznie. Był tylko pewien problem. Była ode mnie o 5 lat starsza. Jak wiadomo, no, która 20-latka chciałaby się umówić z 15-latkiem? Ale uznałem to za niepotrzebną wymówkę. Zaplanowałem sobie to starannie w niedzielę.
Już leżąc tego dnia, myślałem o wspaniałych rzeczach, które dokonają się następnego dnia. Miałem zrobić w poniedziałek po szkole. No i w szkole siedziałem cały zestresowany. Im bardziej zbliżał się ten moment, tym więcej znakomitych wymówek przychodziło do mojej głowy. Ale powiedziałem, nie stary, podjąłeś już decyzję. Jest za późno, żeby się wycofać. Więc oddaliłem się nieco od grupy, wyciągnąłem telefon. Z trudem trafiłem w właściwy kontakt. Mój oddech przyspieszył. Moje serce robiło coś takiego. Z trudem trafiłem we właściwy numer i drżącym głosem rozmawialiśmy najpierw o rzeczach przyziemnych. Później przyszedłem do samego zaproszenia i ona powiedziała mi, że ma sesję czy coś w tym rodzaju. No ale nie załamało mnie to. Myślałem, że ból będzie większy. Przyćmiła go satysfakcja z tego, że przełamałem swój własny opór. W tej historii zawarto całkiem sporo informacji. Jest ona dość długa. Z pewnością zawiera więcej informacji niż liczba, którą wcześniej wam pokazałem. Ale mimo to jest nam całkiem łatwo ją zapamiętać. Aby nie być gołosłownym, ktoś pamięta, ile lat miałem podczas historii? Bardzo dobrze. Ile miała moja niedoszła ukochana? I w jaki dzień zadzwoniłem do niej? Prawie wszyscy to uchwycili. A teraz dla porównania, jaka była liczba, którą wcześniej wam pokazałem? Jestem pod wrażeniem. Wielkie oklaski dla was. Co uczyniło tę historię łatwiejszą do zapamiętania niż liczba 295024? Po pierwsze, ma ona odniesienie do rzeczywistości. W historii tej występuje wiele informacji, liczby, dni tygodnia, ale łączy je jedna rzecz. Wszystkie coś oznaczają. 15 oznacza liczbę lat, a osoba w wieku 15 lat wiąże się z pewnymi szczególnymi cechami wyglądu, osobowości i to pobudza naszą wyobraźnię. Wszyscy w miarę dobrze pamiętamy, jak wyglądało nasze życie w wieku lat 15. Po drugie, historia wzbudza w nas bardzo duże emocje w porównaniu do liczby. Kiedyś moja koleżanka, która studiuje prawo w Toruniu, powiedziała, że dużo łatwiej jest się jej nauczyć tych rozdziałów, tych przedmiotów na prawie, w stosunku do których odczuwa jakieś duże emocje, z którym się zgadza lub nawet nie zgadza, tak jak prawo podatkowe. Ten przedmiot poszedł jej chyba najlepiej ze wszystkich. I faktycznie jest coś takiego, że emocje są katalizatorem procesu zapamiętywania. Sprawiają, że rzeczy zapadają znacznie głębiej w naszą pamięć. I potwierdza to badanie Johna Roberta Andersona, który wręczył studentom, których podzielił wcześniej na dwie podgrupy, ten sam zestaw 50 rzeczowników. Jedna grupa miała sprawdzić, przejechać przez te wszystkie słowa i zastanowić się, czy odczuwają w stosunku do nich pozytywne czy negatywne emocje. Jak kojarzy im się to słowo? A druga grupa miała sprawdzić, czy w którymś z tych wyrazów, w każdym po kolei występuje litera G. I okazało się, że grupa, która oceniała pozytywnie czy negatywnie, zapamiętała o 100% więcej rzeczowników od drugiej grupy. To pokazuje, jak ważne w zapamiętywaniu są emocje. My nie jesteśmy nawet ewolucyjnie przystosowani do zapamiętywania suchych faktów. Człowiek pierwotny nie potrzebował zapamiętywania liczb. On uczył się przede wszystkim ze swojego doświadczenia, ze swoich wspomnień. Na przykład włożył rękę do ognia, odczuwał później długo ból i zapamiętywał to. To na stałe zachowywał w swojej pamięci i wiedział, aby już więcej tego błędu nie popełnić. Podobnie dzieci, które uczą się swojego pierwszego języka, uczą się, mogłoby wydawać, z losowej zbitki liter, ale tak naprawdę te słowa oznaczają coś rzeczywistego. Kiedy uczymy się słowa drzewo, mamy na myśli prawdziwe drzewo, które istnieje, które możemy zobaczyć, dotknąć, powąchać. Informację sensowną przyswajamy znacznie lepiej niż bezsensowną, nawet jeśli ten sens zostaje nadany na siłę.
Po drugie, mózg potrzebuje powtarzalności. W dzisiejszym świecie jesteśmy bombardowani wieloma bodźcami. I gdybyśmy zapamiętali je wszystkie, nasz mózg byłby przeciążony. Co ciekawe, istnieją tacy ludzie, którzy pamiętają na przykład wszystkie bodźce wzrokowe, jakie doświadczyli w swoim życiu. I ludzie ci są niezdolni do normalnego funkcjonowania. Ich życiu towarzyszą liczne zaburzenia psychiczne. Ci ludzie nie mogą samodzielnie funkcjonować. Jeśli jakiemuś wydarzeniu towarzyszą duże emocje, nie musimy ich powtarzać. Kto pamięta moment, w którym pisał maturę? Towarzyszyły temu tak duże emocje, że nie musimy powtarzać tego elementu, tych wspomnień, żeby je zapamiętać. To utrwaliło się na stałe w naszej głowie. Ale na przykład podczas nauki języka trudno wywołać w sobie sztucznie aż tak duże emocje. Dlatego, aby powiedzieć naszemu mózgowi, to jest coś ważnego, warto to zapamiętać, często tego używam, potrzebna jest powtarzalność. Repetitio est mater studiorum, powiada łacińska sentencja, powtórka jest matką wiedzy. Temat ten zbadał Hermann Ebbinghaus. Jego eksperyment wyglądał w ten sposób. Hermann uczył się losowo wygenerowanych sylab, na pamięć metodą mechanicznego powtarzania, a następnie po określonych partiach czasu sprawdzał, jaką część z nich pamięta. Na podstawie tego wykresu widzimy, że proces zapominania odbywa się najintensywniej podczas pierwszych dwóch dni. Dlatego na podstawie badań Ebbinghausa opracowano schemat powtórek, który w teorii, jak się później okazało, nie tylko w teorii, miał zapewnić zapamiętanie informacji na zawsze. Widzimy, że w pierwszych dwóch dniach po pierwszym zetknięciu z materiałem występuje tyle samo powtórek, co przez pozostałą resztę roku. To jest właśnie zastosowanie w praktyce krzywej Ebbinghausa. Co ciekawe, po 50 latach od momentu, w którym Ebbinghaus prowadził swoje badania, zebrano ludzi, którzy byli jego królikami doświadczalnymi i zapytano, czy pamiętają przyswojone w ten sposób informacje. Po 50 latach grupa ta potrafiła bezbłędnie otworzyć 80% przyswojonej wówczas informacji. To pokazuje, jak ważna jest powtórka podczas nauki. Ale jak tak naprawdę wygląda sam proces, jak powinien wyglądać proces wprowadzania informacji do naszej głowy? Często jeszcze w szkole podstawowej jakaś nauczycielka biologii kazała nam nauczyć się listy drzew, nauczycielka muzyki kazała nauczyć się nutek. Mama sadzała mnie w krześle, mówiła, teraz ucz się. Ja siadałem i długo nie wytrzymywałem w tej sytuacji. Zaczynałem myśleć o niebieskich migdałach, bawić się swoimi zabawkami. I kiedy mama przychodziła do mnie, pytała, Macieju, miałeś się uczyć? Pytałem mamy, mamo, ale jak? Jak się uczyć? Tego nikt nas nie nauczył. I co ciekawe, moja mama nie znała odpowiedzi na to pytanie. Nie potrafiła mi pomóc. Moja mama jest z wykształcenia pedagogiem. Nie wiem, czy wasze matki nauczyły was, jak działa zapamiętywanie, ale jeśli nie, to nieco wejdę w ich rolę. Na czym polega zapamiętywanie? Zapamiętywanie polega na łączeniu. Na łączeniu, na zbudowaniu mostu pomiędzy informacją, którą mamy dostępną, a informacją, którą chcemy się nauczyć. Jak to wygląda w praktyce? Poznajemy nową osobę. Mamy do dyspozycji jej twarz, widzimy ją i musimy skojarzyć tę twarz z konkretnym imieniem tej osoby. Inna opcja, wydarzenie historyczne i data. Mamy dane wydarzenie, potrzebujemy daty. Słówko w języku obcym, słówko w polskim, słówko w języku obcym. Również podczas wystąpienia. Powiedzieliśmy już rozwinięcie i teraz czas na zakończenie. Cała zabawa rozgrywa się w tym miejscu. Teraz spróbujemy
powiązać takie oto, można by powiedzieć, losowe słowa. I teraz jak to zrobić? Pewnie większość ludzi próbowałaby to uczynić metodą mechanicznego powtarzania. Mamy na przykład samochód i lamę. Możemy sobie powtarzać, fonetyzować samochód, lama, samochód, lama, samochód, lama. I w ten sposób jest to jakiś sposób na budowanie tego mostu pomiędzy wyrazami po jednej cegiełce. Ale jak to zrobić w bardziej efektywny sposób? Wyobraźmy sobie swój ulubiony samochód, który jedzie z bardzo dużą prędkością, nagle opuszcza szybę, a zza szyby wystaje lama. W ciemnych okularach pali ona papierosa i z samochodu dobiega do nas muzyka techno. Spróbujcie poczuć ten beat, to uderzenie. Wyobraźcie sobie zapach spalin, który wydobywa się z tego silnika. Im więcej zmysłów dotkniemy, tym lepiej. Im bardziej niezwykłe jest nasze wydarzenie, nasz mnemonik, tym lepiej to zapamiętamy. Kto pamięta śniadanie, które zjadł 26 lutego? Ręka do góry. Im bardziej niezwykłe wspomnienie, tym lepiej zapamiętujemy. Następnie kaktus, poduszka. Wyobraźmy sobie więc fakira, który leży na łóżku z gwoździ, ale żeby było trudniej, jeszcze za poduszkę. Poduszkę ma taką z kaktusów. Drzewo, majonez. Jak wiadomo, większość drzew, na przykład kasztany, podczas matur kwitną w maju. Majowie hodują z kolei takie drzewo, które rodzi majonez w słoiczkach od razu. Wąż i słońce. To mogłoby się wydawać, że to jest proste, bo węże są zmiennocieplne, potrzebują regulacji cieplnej, wygrzewają się na słońcu, ale o prostych rzeczach łatwo zapominamy. Więc wyobraźmy sobie tego węża na leżaku, na Saharze z drinkiem, ze słomką, który obserwuje plamy na słońcu. Jak wygląda nasz schemat nauki? Na samym początku budujemy to połączenie. Ten mnemonik, który pozwoli nam przejść od jednej informacji do drugiej. Następnie potrzebujemy wspomnianych powtórek, aż w końcu nasza informacja jest naszym nawykiem. Nie potrzebujemy specjalnie myśleć. Kiedy widzę Marcina, nie muszę się długo zastanawiać, jak ma on na imię. Kiedy widzę Olę, nie muszę długo zastanawiać się, jak ma na imię. Po prostu zostało to wyryte niejako na stałe w naszym mózgu. Dlaczego tak się dzieje? Mózg czyni to z pobudek czysto ekonomicznych. Mózg zauważa, że tak często wykorzystujemy tę zbudowaną przez nas ścieżkę, że warto by było się troszkę odciążyć, bo to chodzenie jednak wymaga pewnego rodzaju energii. Więc może zbudować teleport z jednej części mostu do drugiej. Odciążamy w ten sposób części mózgu odpowiedzialne za myślenie, za podejmowanie decyzji i za pamięć proceduralną. Czyli na przykład mózżdżek, jądro podstawy czy płat czołowy. Jak pokazują badania, kiedy korzystamy z takich utartych schematów, których nie musimy już sobie przypominać, faktycznie te części mózgu nie zaświecają się podczas rezonansu magnetycznego. Sprawdźmy, jak trwałe były nasze wspomnienia. Samochód? Lama. Kaktus? Puszka. Drzewo? Majonez. Wąż? Słońce. Bardzo dobrze. Zastosowanie praktyczne tego zestawu połączeń jest mocno wątpliwe, także spróbujmy wykorzystać tę technikę do jakiegoś rzeczywistego celu. Wyobraźcie sobie, że poznajecie bardzo przystojnego Toastmastera, przystojną Toastmasterkę, uroczą Toastmasterkę, nieważne. I no, musicie zapamiętać jej imię lub jego, żeby nie stracić punktów w jego oczach, bo imię jest bardzo ważne. Nawet w wielkim hałasie, kiedy słyszymy swoje imię, to wywołuje w nas natychmiastową reakcję. Często się odwracamy i później z rozczarowaniem patrzymy, że to był ktoś o tym samym imieniu. I niezbyt miłą sytuacją jest, kiedy musimy stosować jakieś zamienniki, bo nie chcemy się przyznać, że po prostu zapomnieliśmy imienia drugiej osoby. Dlatego wymyślono te zawieszki tutaj.
ale my zrobimy to nieco inaczej. Mam dla was dwie techniki. Po pierwsze, skojarzenie z osobą, którą już znamy. Wyobraźmy sobie, że ten Toastmaster ma na imię Michał. Wszyscy znamy Michała Wiśniewskiego, mam wrażenie. Ktoś nie zna Michała Wiśniewskiego? Okej, możemy użyć tej techniki. Wyobraźmy sobie Michała z czerwoną czupryną, wielkich czerwonych włosów. Zatrzymajmy ten obraz na chwilę w naszej głowie. To jest jedna metoda. Skojarzmy jakoś czego nie znamy z czymś, co już znamy. Druga technika. Poznaliśmy na przykład Romana i widać, że on jest taki bardzo gra na naszych emocjach. Można powiedzieć, że jest romantyczny nawet. Więc zapamiętujemy go jako romantyka z jakimś tu serduszkiem wpiętym na przykład. To jest jeden ze sposobów. I co bardzo ważne, spróbujmy od razu, wykorzystując krzywą Ebbinghausa, powtórzyć to sobie. W ciągu kilku minut w naszej konwersacji powiedzmy parę razy, aha, Michał, o, jesteś bardzo zabawny, Michał. I tak dalej. Używajmy po prostu tej formy. Ale żeby być gołosłownym, wiem, że to jest koniec już TLI, ale mam nadzieję, że jest jeszcze na sali jakaś osoba, której nie znacie, której imienia nie znacie. Więc chciałbym teraz, abyście wszyscy wstali, znaleźli taką osobę i spróbowali tą techniką zapamiętać jej imię. Jedną osobę, co najmniej jedną osobę. Okej, dziękuję. Możecie wrócić na miejsca. Możecie kontynuować swoje rozmowy na lunchu. Spróbujmy teraz zapamiętać coś nieco bardziej wyrafinowanego. Czy ktoś wie, w którym roku założono Rzym? W 753. Bardzo blisko. Gratuluję wiedzy historycznej. Było to przed naszą erą też. To jest całkiem logiczne. Skoro litery są tak trudne, cyfry są tak trudne do zapamiętania, a słowa tak łatwe, może zamieńmy cyfry na litery. 753. 7, 5, 3. Owszem, są takie linie lotnicze. Spróbujmy jeszcze dodatkowo to wykorzystać, aby jakoś skojarzyło się to nam z Rzymem. Na przykład w Rzymie jest coś takiego jak Koloseum. Pozostałych liter z tego słowa możemy użyć, ponieważ one nie oznaczają żadnych innych cyfr. W związku z tym zapisujemy Koloseum KLM. 753. Te litery, aby ułatwić nam zapamiętywanie, są w jakiś logiczny sposób ponadto przyporządkowane. Na przykład 1 oznacza T, ponieważ T ma jedną kreskę pionową, N oznacza 2, ponieważ ma dwie kreski pionowe, M oznacza 3, ponieważ ma 3 kreski pionowe, 4, bo 4, R jest główną głoską w tym wyrazie, na którą pada akcent, L, bo 50 oznaczamy w systemie rzymskim literą L.
J, ponieważ odwrócona lustrzana szóstka jest podobna do J. K, ponieważ siódemkę, z dwóch siódemek możemy złożyć K. F, ponieważ pisane F, podobnie jak ósemka, ma pętelkę na górze. P od dziewiątki, ponieważ P wygląda jak odwrócone 9. I 0, Z. O, trochę się przespaceruję jednak dzisiaj. Teraz spróbujmy użyć podobnej techniki do zapamiętania słownictwa w języku obcym. Mamy wielu anglistów na sali. Co oznacza ten wyraz? Cierń. Słyszałem, bardzo dobra odpowiedź. Ale trudno bezpośrednio jest skojarzyć ten wyraz z cierniem. Z czym jeszcze kojarzy wam się wyraz torn? Z torem. Słyszałem taką opcję. Więc wyobraźmy sobie oczami wyobraźni tora, który swoim wielkim młotem wbija cierń. Dlaczego ten pies jest czerwony? Już tłumaczę. Kto z was uczy się języka, w którym występują rodzajniki? Całkiem sporo osób, niemiecki, hiszpański, podejrzewam. Więc ja miałem zawsze bardzo duży problem z rodzajnikami. Słowa po pewnej dozie wysiłku udawało się zapamiętać, ale rodzajniki z niczym nie dało się tego skojarzyć. Więc opracowałem bardzo prostą metodę. Wydaje mi się, że ktoś musiał ją wcześniej wymyślić, ponieważ jest tak prosta. Mianowicie wyobrażenie sobie tego słowa, tej naszej wizji, która reprezentuje to słowo w jakimś kolorze. Pies, po niemiecku der Hund, rodzaj męski, jest w czerwonym kolorze. Nie wiem dlaczego w czerwonym, ale tak wymyśliłem to, tak mi pasuje. Kot, die Katze, tym razem kolor niebieski. I został nam rodzaj nijaki. Co ciekawe, dziewczynka po niemiecku jest w rodzaju nijakim. Więc mamy zieloną dziewczynkę. Co jeszcze możemy zapamiętać w ten sposób? Możemy zapamiętać na przykład daty urodzin. Zrobiłem sobie taki challenge. Zawsze, kiedy miałem urodziny, miałem taką potrzebę, żeby poinformować świat o tym, że mam urodziny. I jakoś, jeśli ktoś mi składał życzenia, to czułem się taki znobilitowany bardzo i cieszyłem się, że ta osoba o mnie pamięta. Więc pomyślałem, aby uczynić przyjemność innym, nauczę się dat urodzin 150 znajomych z Facebooka. Ponadto pomaga to w ćwiczeniu swojej pamięci, a także kreatywności podczas tworzenia tych mnemoników. No i później doszły do tego inne zalety, o których wcześniej nie pomyślałem. Na przykład w klasie drugiej liceum wiecie od razu, kto może wam kupić alkohol. Więc jak możemy to uczynić? Wiemy już, jak zapamiętać liczby. Trochę o miesiącach. Liczby zapamiętujemy w podobny sposób. Na przykład Ola pomagała mi w pierwszych krokach w Toastmasters, więc mnemonik do niej to jest niemalże matka, N2, M3, 23. Tutaj przykładowe miesiące, styczeń, Czeczeń, czyli osoba, która urodziła się w styczniu, wyobrażam ją sobie jako Czeczena w turbanie. Osobę urodzoną w lutym wyobrażam sobie jako osobę grającą na lutni. Osobę urodzoną w marcu jako Dyzia, marzyciela, leżącego gdzieś na łące, obserwującego chmury. No, kwiecień tutaj już wedle uznania florysta lub bardziej pobudzający wyobraźnię hippies. Również maj, tematycznie. Majtek, jeśli ktoś lubi, może być model męskiej bielizny, na przykład wyobraźnia pozwala na wiele rzeczy. Na przykład czerwiec to może być lider partii komunistycznej. Każdy musi wymyślić sobie takie skojarzenia, które działają dla niego. Teraz spróbujmy zapamiętać mowę, a właściwie jakiś schemat, bo uczenie się mów słowo w słowo
nie jest za dobre, ponieważ nasza widownia będzie widziała, że jesteśmy przygotowani słowo w słowo, że to, co mówimy, nie pochodzi tak naprawdę bezpośrednio od nas. Więc mamy tutaj schemat przykładowego icebreakera. Mamy tutaj fakty, wokół których, jeśli je sobie przypomnimy, będziemy w stanie coś opowiadać. O wspomnieniach z Niemiec i tak dalej. Jeśli przypomnimy sobie te zdania klucze, będziemy wiedzieli, co dalej mówić. Także to, co najważniejsze, aby przywołać te zdania w naszej pamięci, musimy wyizolować słowa klucze. Niemcy, siatkówka, kuchnia włoska, muzyka reggae. Włoska, kuchnia włoska, tak jest. I teraz musimy jakoś to ze sobą połączyć. Załóżmy, że zaczynamy od mówienia o naszym żywocie w Niemczech. I w Niemczech jest tak zawsze, że to mnie irytowało, że siatki trzeba kupować, bo oni tam są bardzo ekologiczni i w sklepach te siatki już później pakować, to już wszystko się kupiło, później jeszcze trzeba szukać drobnych w portfelu na siatkę, żeby jakoś to przetransportować do domu. Więc w ten sposób przeszliśmy płynnie do następnego punktu, siatkówka. W siatkówkę bardzo lubiliśmy grywać, zwłaszcza ze studentami na Erasmusie we Włoszech. No ale pewnego razu zapomnieliśmy piłki, ale Włosi, bardzo spontaniczni ludzie, przygotowali taką bardzo wysmażoną pizzę. Graliśmy więc tą pizzą, zamiast piłki sprawdziła się znakomicie. Włochy, jak wiadomo, słyną z opery. Byliśmy pewnego razu w operze, ale niestety zespół, który, orkiestra, która miała tam grać, nie dotarła. W zamian zaoferował się lokalny zespół reggae, także w tej wielkiej operze wszyscy wystrojeni, panie w sukniach, panowie we frakach i oglądali wszyscy zespół reggae, który zaczadził dymem całą operę. No i w ten sposób zapamiętaliśmy te punkty kluczowe swojej mowy. Mam tutaj schemat następnej mowy i potrzebuję ochotnika. Zapraszam. Słucham. Masz tutaj schemat mowy z czterech punktów złożony i twoim zadaniem jest przejście od jednego punktu do drugiego, utworzenie tego mostu. Wyizoluj słowa klucze i spróbuj zbudować most między nimi. Pamiętaj, że to są elementy twojego życiorysu. Tak, na przykład zakon z pierwszego, rower, Brad Pitt, Bigos. Czy masz już pomysł? Zapraszam, proszę bardzo. Mam powiedzieć całą historię, jak to połączyłem? Całą historię. Tak. A więc pewnego słonecznego dnia, tak jak dzisiaj, pewna grupa wściekłych zakonników postanowiła się trochę zrelaksować, wybrali się na wycieczkę. W tę wycieczkę rowerem bez pedałów, bo wiadomo, od pedałów się ma AIDS-a. I po drodze spotkali właśnie brata Pita z Bigosem na głowie. Stąd go zapamiętali. Wielkie brawo. Mam dla ciebie książkę. Czy wiesz, kim jesteś? Bestseller w Polsce. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych książek, która traktuje o tym temacie. I nie mówię tego, przyrzekam, że nie mówię tego dlatego, że jej autor jest moim tatą. Proszę bardzo. Jest z autografem, także... Jeszcze raz wielkie brawa. Jak widzimy, techniki działają znakomicie, Toastmasterzy są niezwykle kreatywni, także zachęcam was do używania tych technik, ale chciałbym, abyście pamiętali, że techniki to nie wszystko, że ważne jest nasze nastawienie do materiału,
który się uczymy. Obecnie w szkole panuje mało motywujący schemat: zakuć, zdać, zapomnieć. Warto, abyśmy zrezygnowali z tego paradygmatu nauki i uczyli się tak jak dzieci, czyli z ciekawością patrzyli na materiał, który widzimy i patrzyli: wow, możemy odkryć cząstkę świata. Zadawajmy sobie pytania, dlaczego, co to jest, do czego to służy. Ekscytujmy się tym, czego możemy się nauczyć. Bądźmy jak dzieci.